To co widzicie za mną tutaj, to lodówka Beko. Lodówka Beko za 4399 zł. Jest to model GNE134620X. Lodówka w kolorze szarym. Nie zostawia odcisków palców. Generalnie się nie brudzi. Po prawej stronie znajduje się minibarek. W tego typu urządzeniach jest to już standardem. Tutaj mamy dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy. Po lewej stronie znajduje się dyspenser wody. Odkładamy tutaj szklankę i wtedy leci nam woda do szklanki. Tutaj znajduje się komputer, którym sterujemy lodówką. Warto dodać, że mechanizm tego dyspensera znajduje się w drzwiach lodówki, przez co tutaj mamy bardzo, bardzo dużo miejsca. Lodówka ma trochę inny układ, ponieważ w wielu lodówkach zamrażalnik znajduje się tutaj, po lewej stronie, a lodówka tutaj, a tutaj lodówka jest u góry. Otwieramy podwójne drzwi. Naszym oczom pokazuje się przeogromna przestrzeń. Szerokość tych półek to aż 78 cm, a ich długość to 38 cm. Rozwiązanie takie jest dobre dla pań, które pieką duże, duże torty. Półki wykonane są ze szkła, a szuflady z dobrej jakości plastiku. Tutaj na drzwiach znajduje się jeszcze raz, dwa, trzy półki po około 12 cm długości. Tutaj na drzwiach raz, dwie półki, jedna taka mini półeczka i tutaj pojemnik na 6 jaj. Teraz otworzymy dół tej lodówki. Otwieramy dół. Tutaj ten zamrażalnik, no, przedzielony na dwie części. Tutaj minus taki, że jedną z szuflad zabiera, no może minus, nie minus, automatyczna kostkarka, która wysypuje tutaj do tego pojemnika za jakiś czas lód. Tutaj tą opaską sobie lód zabieramy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, pięć szuflad z dobrej jakości plastiku. Jedna taka półka, w sumie nie wiadomo na co. Może na wódkę. Lodówka jest dostarczona z filtrem Beko Lamona, który możecie kupić u nas w sklepie, oraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do podłączenia lodówki do źródła wody. Filtr ten montuje się w lewym górnym rogu lodówki. Ściąga się osłonę i tutaj, tu o, montujemy filtr. Niezwykle ważnym elementem jest to też, niezwykle ważną rzeczą, że niestety lodówka nie może stać przy ścianie, przy samej ścianie, ponieważ jeżeli nie otworzymy drzwi poza światło tej lodówki, to nie wysuniemy szuflad do końca. Trzeba nam tutaj przyblokowywać. Sprawdźmy, jak to jest z drugiej strony. Nie otwieram poza światło. O, tutaj akurat. No, tutaj też. Dlatego pamiętajcie, że kiedy będziecie kupować lodówkę, zaplanować, żeby ona nie stała pod całą ścianą, żeby te drzwi otworzyły się trochę szerzej.